Rozmawiam z panią Haliną Wójtowicz. Proszę coś opowiedzieć o dzieciństwie, o tym, co robił ojciec, to, co pani pamięta. Mój ojciec w 1935 roku przyszedł do Gorlic, a miał firmę w Krakowie, na Mogilskiej, z bratem. Firmę budowlaną i przyszedł do Gorlic. Sprowadził go Siokało, adwokat, żeby mu wykończył dom w środku, klatkę schodową. I już wtedy poznał się z moją mamą i został w Gorlicach, proszę panią, i robił wykończenia domów u Piotrowskich, u różnych domach tu w Gorlicach. To u Siokałów. I jeszcze jest tam gdzieś mam. Także dany, u kogo pracował i robił coś, to mu dawał poręczenie, że jest solidną firmą i taką, i to od Siokałów tutaj jest takie pismo. W okupację to robił baranki, kurczęta z gipsu. W czasie okupacji? Całą okupację. I to brali tacy, co sprzedawali na targach te baranki i te kurczęta. Tak. I robił orła na niemieckiego na starostwie. A, na zamówienie Niemców. Na zamówienie Niemców. Ten orzeł był tam taki duży, umieszczony. A potem robił tego orła, nie wiem, czy jeszcze jest na starostwie orzeł, to tego orła też robił. No i robił, proszę panią, różne budowy prowadził z tym... W Rzeszowie, w Krynicy. Tak, w Krynicy pocztę, w Lwigrodzie, coś tam w Patrii robił też. I proszę panią, tutaj był Muszyński inżynier i z tym inżynierem robił różne, na Rzychówce całą tę ścianę pod Rzychówką. To oporowy mur. Oporowy mur. Tak. Potem robił w Kwiatoniu cały oporowy mur na drodze i z tym Muszyńskim pracował długo. Tamten projektował, a ten był wykonawcą. No i robił pomniki na cmentarzu, grobowce na cmentarzu. Jakiś pani pamięta, który grobowiec zrobił? A wszystkie zrobił? Pani pokażę, całą ulicę. Ale no proszę mi powiedzieć, może Mrazków, czyje? Mrazków. No to Mrazków ten duży, Szypulskich, Dziobków. Proszę panią, no całe rzędy. Gałuszków, Szkuratów. Szkuratów, Gałuszków. Potem... Przepraszam, słyszymy głos męski, to jest mąż pani Haliny Jan. Robił tam, no moc tych Michalskich, to Jarkiewiczów. Mierzwińskich. Mierzwińskich. Cała środkowa część tych, całą masę. W tej chwili już te są usuwane, bo są sypią się, bo to mają. A teraz wszyscy schodzą do podziemia. Nie ma już tej mody na takie wielkie. Największy jest tych Mrazków. Tak. I pani tata prowadził tą firmę do... Potem, proszę panią, jak po wojnie, to otworzył. Czyli zaraz, bo tą firmę kamieniarską i te grobowce... W czasie okupacji. Ale te grobowce, które pani wymieniała, tak, to były przed wojną? Przed wojną i w czasie wojny. A później, proszę panią, jak wojna się skończyła, to z urzędu miasta wynajął tuto świeczkarnia. Była żydowska. Nie wiem. No to było, tam było. Gdzie to było? Gdzie buty produkowała, gdzie była... wytwórnia butów. Tutaj co jeszcze? Nad rzeką. Nad rzeką, tak. I tam miał betoniarnię, 50 ludzi zatrudniał. Po wojnie? Po wojnie. Pozwolili? Tak. No, ale to prywatna firma. Prywatna firma, 50 osób zatrudniał. I proszę panią, i tam była odbudowa. Było takie... Firma. No to państwowe było. Z urzędu, ze starostwa.
odbudowa miasta czy czegoś. I tam można było kupić i blachę, i to, do, cement. I cement do odbudowy. A oprócz tego prowadził betoniarnię. Ale w 50., którym to mogło być, czwartym, tą firmę ubaństwowili. No i ojciec znowu został bez pracy. Dawali mu pracę w cegielni albo w kaflarni. A on mówi, przecież ja się nie znam ani na cegle, ani na kaflach. I proszę panią, otworzył, nie, i zrezygnował i tylko robił na cmentarzu. A Bieczu nie pracował? Nie. Nie, bo to wszystkie te materiały przenieśli do Biecza. Te proszę, betonowe, te formy, rury i to wszystko zabrali dachówki. I przenieśli dachówkę, co robił, do Biecza. Przecież pół wsi było przykryte dachówką betonową przedtem. Dzisiaj już cementową. To 50 ludzi zatrudnił. Duża firma. No. A i proszę panią, jak oni to upaństwowili, to poszedł i robił w tym. Na cmentarzu. Tylko. A wspominała pani, bo widziałam zdjęcie, że ojciec brał udział w wojnie bolszewickiej. Tak. Może pani coś opowiedzieć, roku. Tak? Pamięta pani, no nie pamięta pani, z opowieści no, może opowieści. Pani pamiętać. Proszę panią, miał 16, bo on w ogóle pochodziła rodzina z Połtawy. I dziadek mój przyjechał jako zarządca lasów jakichś koło Częstochowej. Tam były podobno olbrzymie lasy i mieszkali na leśniczówce. I proszę panią, tam były i stawy, i były hodowla bażantu, i to przyjeżdżali z Rosji, i polowania były. Także na tej leśniczówce mieszkał do 16 roku życia. W 16 pojechał do Niemiec, do Hamburga, i tam się nauczył zawodu. Tego sztucznego kamienia, teraco, jakieś tam ksylolit, jakieś tam inne tam te. I jak przyjechał z tych Niemiec, to się zatrudnił w firmie w Bielsku. Bielsku Biała, u Niemców też. Bo to w Bielsku Biało to byli Niemcy przeważnie. I też właśnie tam się nauczył tego zawodu i z bratem. Ale już tej leśniczówki nie było, bo to wojna, była rewolucja tam i to już wszystko już nie żył ojciec, matka, już nikogo. Te lasy zostały wycięte, mówi, to w ogóle było zlikwidowane tam już koło Częstochowej. No i wtedy zamieszkał w Krakowie z bratem, ożenił się w Krakowie i proszę panią, i z tym bratem prowadzili firmę. No ale potem, jak już przyszedł do Gorlic, to się rozstali z tym bratem. Brat do końca miał firmę znaną w Krakowie. Także mama, jak pojechała na pogrzeb tego Mikołaja, to mówi... Mikołaj to brat. Tak, to brat. Był Paweł, Jerzy, Maria była w Starachowicach, wyszła za mąż, zaraz po wojnie zmarła. I był Mikołaj, najmłodszy. Jeszcze jedno pytanie mam. Widna Katyń. No, więc miał brata, który był... Ojciec. Ojciec Pawła, najstarszego, który był wojskowym i był w Straży Granicznej na Litwie, w Święcanach. Była nasza granica, się kończyła tam w tych Święcanach. I miał 3 córki. Jego wzięli do Katynia, a tą żonę z tymi dziećmi do Kazachstanu wywieźli. Te dzieci, proszę pan, mała była i Janka, i Irena, i Wieśka, 3 córki. I one mówią, same matkę pochowały, dół wykopały i pochowały tam w tym Kazachstanie. Ale jak, proszę panią, armia polska się zrobiła tam, do Berlinga, one się dostały, obydwie te najstarsze, do armii Berlinga. Jedna Wieśka była najmłodsza, to poszła do jakiegoś domu dla dzieci takich
ten, a ta najstarsza była Irena i Jadwiga, to do wojska poszły i z wojskiem przyszły tu do Gorlic. Ta Jadwiga przyjechała w mundurze na podwórzu, jak zobaczyła mojego ojca, to tak płakała, bo byli podobni, że ja do dziś ją widzę na podwórzu, w tym, w mundurze, proszę panią. No i ona potem ściągła tą Irenę, ten wujek w Krakowie dał im w swoim domu mieszkanie i one tam wszystkie trzy mieszkały w Krakowie. No i pamiętam, ostatni raz ją widziałam na pogrzebie mojego ojca. A ona była tak przysiągnięta już tą partią i tym, że była długo sekretarzem partii pierwszym Bronowicach w Krakowie. Co pani powie? No, ja pamiętam, proszę panią, w gazecie tej, Dzienniku Krakowskim był nekrolog jej, sekretarz partii Bronowice. Coś takiego, a skąd wiedzieliście, że brat ojca, Paweł, wylądował w Katyniu? No bo wtedy zabrali go tam z tej placówki. Ta ciotka była nauczycielką, a on był tym komendantem. No to wtedy zabrali. No i wtedy już przyszły listy z tego Katynia. Dostały listy. Tak, trzy karty pocztowe takie i w jednej, że jest tam, przyjechali Niemcy. Ja uważam, że to niemiecka też robota jest tam. Proszę powiem, że przyjechała Czerwony Krzyż niemiecki i tam robią kontrolę jakąś. No i na tym jednym właśnie napisał, że jutro wyjeżdżamy tam, gdzie jest nasz ojciec. Do tego jest trzy takie kartki tam mam, ale to Piotrek zabrał, potem mu mówiłam przynieść mi to z powrotem. No ja spróbuję znaleźć te kartki, tak? Co napisał na tej ostatniej, że... Wyjeżdżamy tam, a on już pisał z Charkowa. Że wyjeżdżamy gdzie? Wyjeżdżamy tam, gdzie jest mój ojciec. A ojciec gdzie był? Nie żył. Aha, czyli zdawał sobie sprawę z tego, że ginął. Że ginął. Tam wyjeżdżamy, gdzie jest, i że się źle czuje, że ma jakieś tam zaburzenia jelitowe, że to, że tamto. No i potem po wojnie to przecież ten ojciec mój i ten Mikołaj z Krakowa go szukali przez szwajcarski Czerwony Krzyż. I stamtąd już też przyszło, że zginął w Katyniu. Czyli zaraz po wojnie... Tak. Czyli tu nic się na ciekawa ten temat jestem, nie mówiło? Tak, ale ciekawa jestem, na podstawie czego mogli stwierdzić, że zginął tam. No wiedzieli, że wojskowy, że go zabrali. No i wtedy ale, już przyszło... Ale to nie wiem, czy no do Charków jest... Gdzie indziej, a Katyń jest wcale. No to widocznie gdzieś tam był, pod Charkowem byli. No, oni ich trzymali tu i tu. Bo i jeszcze był Ostaszków. Ostaszków. To może Ostaszków pisało. Tam przecież to Piotr gdzieś już mi zabrał to z powrotem. Sprawdzimy. No, te karty. O czym jeszcze mogłybyśmy... No i to wtedy, proszę panią, przez Czerwony Krzyż Szwajcarski szukali, ojciec mój i ten brat z Krakowa szukali tego. Ten i przyszło potwierdzenie, że zginął w Katyniu. A te siostry, te córki jego, to mieszkały w Krakowie. Ta właśnie była tym sekretarzem partii. No. Pani rok urodzenia wskazuje na to, że może pani pamiętać coś z czasów okupacji. O, no z czasów okupacji to pamiętam, bo mieszkali Niemcy przecież w starym domu. W starym domu Niemcy mieszkali? No w starym domu myśmy mieszkali i tam jeden pokój to Niemcy mieszkał, Niemiec mieszkał, Muser taki. To był... Tam na dole, Łaśki. Wiem, ale to był Niemiec z jakiej formacji? Nie wie pani? Nie. Nie wiem. Jakim był człowiekiem dla was? Bardzo dobrym. Bardzo dobrym. Bardzo dobrym. Bardzo dobrym. A na tej ulicy prowadzącej do parku, to tutaj gdzie jesteśmy, Boże, jak się nazywa ta ulica? Słowackiego właśnie. Wiem, że po drugiej stronie jacyś strażnicy mieszkali, tak? Czy... Nic, puste nie. Pola były. A ta młodzieżówka, ta niemiecka? A nie, ta młodzieżówka niemiecka mieszkała u Lewińskich.
U Lewińskiej? Tak. Co to była młodzieżówka niemiecka? Nie, to były dziewczęta, taka szkoła dla SS-manów albo coś i to, no, to wszystko maszerowało do, czwórkami czy tam trójkami, bo oni trójkami chodzili do parku i śpiewali hajli hajla. No. U Lewińskiej, u Lewińskiej w kamienicy. To ile tych ludzi mogło być, tych młodych, to dziewczyny kobiety, dziewczyny? Były, tak. Ile to mogło być? No dużo. Dużo? Dużo. Szkoła była taka. A czy... A po wojnie było RKU. Co to? Rejonowa wojskowa. Tam placówka. Przecież... Ewidencja wojskowa tam prowadzili. No, to było wszystko u Lewińskich i tam był Najder. Zna pani Buźkę Najder? A Hankę pani zna. Jak się nazywa Hanka po mężu? Perchun. To wiem, to jej ojciec przecież był komendantem całym, tak? Wojskowym. Aha. No, a potem jak, proszę panią, no to wiem z takich jakichś tam źródeł, że on musiał zrezygnować z tej komendantury, tego RKU. Chciałabym zapytać... I przyszedł Łukowski, tej Łukowskiej, no, Sobolskiej ojciec. Chciałabym jeszcze zapytać panią, czy... Bo tak się zastanawiałam, Niemcy w Gorlicach, no... Podejrzewam, że niektórzy mieszkali tutaj z rodzinami, tak. I mieli dzieci. Gdzie dzieci niemieckie chodziły do szkoły? Nie wiem. Tego pani nie powiem. Tu przychodzili do Kosibów, Niemki przychodziły, bo to pani Kosibowa była fryzjerką, no to czesała ich i tu przychodziły. No, gdzie tu przychodziły? No do Kosibów. Tu. Dom tu obok, co jest. Aha, dom obok. Tak, to przychodziły te Niemcy. Czesać się. No nie, on zakład prowadził fryzjerski. Wie pani, gdzie był ten zakład? Nie. Jak się idzie do gimnazjum na rogu, był damsko-męski duży zakład i w tym zakładzie pisało po niemiecku tylko dla Niemców. Polak prowadził zakład fryzjerski tylko dla Niemców? Tylko dla Niemców. Ale pamięta pani jakieś takie zdarzenie z czasów okupacji, które... Tu, proszę panią, tak jak ten widzę, taka fura końmi, co wieźli tych więźniów i szczelali ale nad rzeką. Więźniów? Ze Szklarczykówki. Żydów. Nie, Polaków. Polaków ze Szklarczykówki, to pewnie Polaków. I tak. Gdzie szczelali? W parku, tu przy wiklina taka była nad parkiem, koło parku. Po tej stronie tak, parku? Tak, po tej. Jak to osiedle jest tutaj? To przecież my dziećmi, tośmy na poziomki, na ale wszystko moment, tam chodziły. Bo chciałabym wiedzieć, w którym miejscu była ta wiklina, gdzie strzelano do więźniów? No, od mostu do Stróżowianki była wiklina. Tak, tutaj garaże są wzdłuż. Tylko no tam na wysokości, samą, jak jest teraz ta droga, ta główna nad droga. Samą drogą, tą rzeką. Tak. To pamiętam, jak ich tutaj furmankami wozili. Furmankami? I tam to po wojnie to odkopali i zabrali. Ja... Czyli oni tam zakopywali od razu? Zakopywali od razu. A to mnie furmanka, wie pani, się wiąże, bo ja już miałem 5 lat skończone, w 39 roku, jak nasze wojsko uciekało. Jaki krzyk, jaki lament, konie tego. Także... Ludzie uciekali. No, nie, wojsko polskie. Wojskowi. To ja mówię tak, my jesteśmy wielcy bohaterscy, dopóki nie przyjdzie do czegoś, a tak to... Uciekali, no uciekali, bali się. A u nas na przykład na podwórku w czasie wojny, to nie wojny, już pod koniec, to był cały obóz, tam miała kuchnia, część wojska spała u nas w domu i tak po tych... Tu proszę panią, wzdłuż naszego płotu to była taka łąka, tylko był trotuar z tamtej strony do parku. To wzdłuż cały czas stały wojskowe samochody niemieckie i wojsko było. Ale kiedy? W czasie wojny. W czasie wojny. W czasie okupacji? Tak. Czy w czasie okupacji. W czasie okupacji. A wzdłuż... dlaczego? No ja nie wiem, bo to... Ale to takie było wojsko eleganckie. W piżamy się ubierali do spania, kuchnię mieli w tych samochodach. Ale to oni chyba uciekali w 45 roku. Ja nie wiem, nie kiedy w piątym, to było. Tak, wzdłuż? Nie, oni już uciekali.
Ja pamiętam najlepiej... Zaparkowane ciężarowe lato, samochody wzdłuż całego tutaj. Proszę pani, ja już pamiętam w 1944 roku samo lato, bo było takie gorąco, bo tam ostatnią krowę zabili i powiesili na drzewie, bo to była kuchnia. To było ciepło, no to pamiętam dokładnie, że to było lato. Ale oni się bali już. Każdy spał z tym pistoletem pod głową, kładł. Bali się. Tak. Ale było paru, bardzo dobrze pokoju. Całego tego tutaj stały samochody ciężarowe frontem do ulicy, a tu do... Czyli mówi pani o ulicy Słowackiego. Tak. Wzdłuż tej ulicy stały wojsko. To mi tak utkwiło i mnie jeszcze przypominam sobie tego jednego Niemca, ale on był Niemiec śląski, bardzo dobrze mówił po polsku. I ciągle nas tam częstował taką na śniadanie, taką bardzo słodką, trudno było nawet zjeść te grysi. To było w mszance? Tak, w domu rodzinnym. No ale to oni się tam zachowywali ponad 3 dni. Jak można było, ale to nie, oni nie wyznaczali, bo to mieli swoich tych miejscowych. To u nas matka tam prawie że klękała, mówi, żebyście nie brali tej krowy, bo dzieci są. Nie ma, wszystko. Żarli jak świntuchy. Czekoladę, nie czekoladę, no nie, wszystko mieli. Coś niesamowitego. Ale to było kiedy? W 1944 roku, jak już spod Stalingradu uciekali. I oni się już bali, partyzantki się bali. No a w 1945 roku, w styczniu, pamiętam jak dziś, jak ruszył front spod Jasła, jak te kanatek, Katiusze. Katiusze, za które pracowała, tak ziemia leżała. I oni rzucali te bomby tutaj, jak pani jedzie w kierunku Łużnej. W ten las, to drzewa ponad las tego wyskakiwały. To tu masz. Ale to widział pan? No tata, widziałem przez tata mój i mama. Widziałem przez okno w domu. Patrzyliśmy wszyscy, ale to też bardzo nieostrożni byliśmy, bo przecież ileś to było tam, niecałe pół kilometra mógł przelecieć i tutaj rzucić bombę też było, bo, no ale jak nie ma się szczęścia, to się nie przeżyje, a jak się ma szczęście, to bomba spadnie 2 metry i jeszcze się przeżyje. No to takie mam te wspomnienia. Czyli te katiusze to waliły 44 czy 5, to był 5 roku już, no pewnie. Już, bo oni stali przed podjazdem. Pół roku przecież wyszli. Tak. I Jasło przecież tak zniszczone strasznie. Równo, tak. Równo jak trzeba. To ja jeszcze pani opowiem lepszy numer. Jak wojna się skończyła w 1945 roku, to tutaj od naszego domu aż do sądu nie było drzew, było widać jak wojska rosyjskie szły. Moment, w którą stronę, jak? No do sądu aż było widać. Z ogrodu. Z ogrodu do sądu pani do sądu widziała, tak? Tak. I widzieliście jak... Szli Rosjanie. Ale proszę panią, siostra mamy, Baśki mama, mieszkała w Zagórzanach, bo ojciec jej był maszynistą kolejowym. Mieszkała w Zagórzanach, więc mama moja strasznie się martwiła, czy ona przeżyła tam. I wzięła mnie za rękę i na piechotę, wikliną brzegiem ropy do tych Zagórzan poszłyśmy. Proszę panią. No i no to ja miałam 7 lat. I Ruscy wtedy tu przyszli, już szli. Tak, Ruscy już szło, wojsko polskie właściwie i Ruscy główną ulicą. No i poszłyśmy. Tam jak się kończyła fabryka maszyn, to proszę panią, droga szła. No i jak szliśmy wikliną, trzeba było tą drogę przejść, żeby iść tam do stacji kolejowej. I ona, proszę panią, tam, a tu jechały armaty, wojsko i tego. Dużo tego było? Dużo. No i proszę panią, jeszcze latały samoloty i bomby leciały. I ona, proszę panią, jak ta bomba jedna tam hukła gdzieś, a co wojsko szło, to wzięła mnie i w taki rów przy drodze położyła i na mnie położyła siebie. To sobie no, ale nie zapomnę. No widzi pani, a co nie jest... To był przecież styczeń, mróz, zimno, no, śnieg. Tak, ale to już było jakoś tak, że ten aut, Jasła wszystko szło, wojsko w tę stronę. Położyła. No to ta bomba jak tam gdzieś spadła, no to wstałyśmy i trzeba było przejść
tą drogę na drugą stronę, jakoś tam przeszła. Przyszłyśmy tam, proszę panią, to Baśka pani opowiadała pewno. Przyszłyśmy tam do ciotki, a tam mieszkali wysiedleni z Poznania. I szrapnel uderzył się taką siedmioletnią dziewczynkę, urwał nogę. Proszę pani, no to tak, do szpitala nie, do tego i dziecko zmarło. I akurat niśmy z mamą tam przyszły, jak to dziecko zmarło. I to dziecko jest pochowane za moim grobem, tam w tym grobie. Znaczy jak za moim grobem? W Gorlicach na cmentarzu. Za moim grobem jest grób. Za grobem kogo z pani rodziny? Mojego ojca. Pani ojca. Tak, to jest grób to z aniołem. Teraz odnowione. I tam jest to dziecko pochowane. A jest tam nazwisko napisane? Nie, nie ma. A słyszałam też, że kapliczka ta na drodze do szkoły, do czwórki. Tu koło nas? Tak, no. Że to jest wasz teren? Tak, tam był, proszę panią, pole miał mój dziadek i umarł na tym polu. Na tym polu umarł? Tak. Kopał ziemniaki, umarł, na taczkach go przywieźli. Coś podobnego, no, no. Ale śmierć szybka, bezbolesna. W 35 roku. W 35 roku. A tą kapliczkę kto postawił? Ta zawsze stała. Zawsze stała? Tak. Zawsze stała i jeszcze mama jak była dzieckiem... Czyli co, to jest kapliczka wasza? Nie. No na waszym terenie to chyba wasza. No. Tak, i koło tej kapliczki zawsze była taka dróżka. Proszę panią, tam było to pole. Ja na razie sytuacji dziękuję za opowieści. Tak.